Witajcie moi drodzy. Co jakiś czas do mnie piszecie i pytacie mnie o jakie książki polecić wam na tej nowej drodze zielarskiej, skąd czerpać inspiracje kulinarne, informacje o ziołach, jadalności i co można z daną rośliną, którą znajdujecie w lesie czy w własnym ogródku zrobić. Postanowiłam, że co jakiś czas będę wrzucała wam jakie krótkie moje pogaduszki o jakiejś książce, która mnie zainspirowała albo którą polecam wam, tak? Dzisiaj zacznę od książki moich dwóch koleżanek z Warszawy, od książki Kai Nowakowskiej i Małgosi Ruszkowskiej, Meet Ladies. I one pokazują wam, co na przestrzeni miejskiej można znaleźć, gdzie zbierać, czy to się nadaje do jedzenia, czy się nie nadaje do jedzenia, czy kumuluje zanieczyszczenia. Ogólnie jak się wchodzi na stronę ich, na ich stronę, na fanpage czy na stronę www, można się zachwycić. I rzeczywiście to, co gotują, jest smaczne, chociaż niektóre potrawy mogą być zbyt ostre, ale wiadomo, doprawiamy tak jak chcemy. I one w tamtym roku popełniły dwie książki i dzisiaj chciałabym przedstawić wam ich pierwszą książkę, czyli Dzikie Smaki. Tak ona wygląda. Cenowo jest przystępna. Kawał książki, nie wiem ile jest stron, ale ponad 300 i też prawie 100 przepisów. I powiem wam, że zrobiły niezłą robotę, bo pokazały, że, przepraszam was, ale mrówki mnie gryzą, pokazały, że w naszej kuchni, takiej codziennej kuchni, możemy w sposób smaczny i bardzo fajny przemycić dzikie rośliny jadalne i pokazały też, że niektóre dzikie rośliny jadalne, to znaczy rośliny, które my tak traktujemy, w niektórych kuchniach, zwłaszcza za granicą, są traktowane jako coś normalnego. Coś, co jest wręcz regionalną potrawą, regionalnym ziołem, przyprawą. Zachwyciły mnie zdjęcia oczywiście. Bardzo fajnie dziewczyny to podzieliły, bo mamy... będę się posiłkować z pisem treści. Mają tak jakby króciutki zielnik o roślinach i grzybach, które wykorzystywały w swoich przepisach. Oczywiście mowa o tych dzikich, bo jeżeli używały marchewki czy czegokolwiek, to wiadomo, że kupionych albo ze własnego ogródka. Napisały też troszeczkę o roślinach trujących. I mamy teraz, mamy wiosnę, więc te rozdziały, jakby kolejność przepisów pokazuje nam nie tylko części rośliny, ale też jakby pory roku powoli podążamy. Więc zaczęło od pąków i kwiatów. Teraz mamy kwiecień, końcówkę kwietnia, zaraz maj, więc wszystko kwitnie. Więc tak naprawdę pierwszy rozdział to możecie robić od A do Z właśnie teraz. Później mamy owoce i nasiona. No to już wiadomo, że to jest już lato i jesień. Liście i ziele, tutaj mamy cały rok, bo wiadomo, że niektóre rośliny mamy tylko wiosną, niektóre tylko latem. Później mamy kłącza, bulwy i korzenie, to stricte jesień i wczesna wiosna. Chociaż powiem szczerze, że teraz mamy zimy różne, więc nawet niektóre rzeczy w zimę możemy jakby zdobyć. No i oczywiście grzyby. Grzyby różnie, bo grzyby mamy przez cały rok, mamy i wiosenne, i letnie, i jesienne. Większość z nas skupia się na tych jesiennych, ale dziewczyny to pokazują coś tak... pokazują, że te grzyby mogą być nie tylko marynowane, kiszone i suszone. To wielkie brawa dla nich. Nie zabrakło kalendarza i podzielony jest ten kalendarz na rośliny, kalendarz zbioru roślin i kalendarz zbioru grzybów. No i oczywiście bibliografia. Bibliografia chyba jest na początku. Znajdziecie tutaj też marynaty. Znajdziecie też tutaj takie
przystawki, albo jeżeli znacie blinę, to na przykład będzie tutaj przepis na blinę z pączkami czarnego bzu, czyli to już teraz można zrobić. Będą desery jak kruche ciasteczka z kwiatem rumianku i mąką z owoców dzikiej róży. Ogólnie powiem Wam szczerze, że jeżeli ktoś lubi jeść, jeżeli ktoś lubi eksperymentować w kuchni, to ta książka jest dla niego. I to nie jest tak, że mówię dlatego, że dziewczyny uwielbiam, ale dlatego, że jest to napisane w bardzo fajny sposób. Znajdziecie tutaj przepisy proste i skomplikowane, znajdziecie przepisy dań, które znacie, ale z dodatkiem dzikich roślin jadalnych. Dlatego nie będzie tutaj szoku smakowego, nie będzie tu zbyt dużych udziwnień, ale będą takie nuty smaku, które wzbogacą dane danie. Dla mnie hitem tutaj to są bliny z pączkami czarnego bzu. Proste, nie tylko do wykonania, ale to jest nieudziwnione danie, bardzo proste, z taką nutą czegoś, czego normalnie w restauracji czy w kawiarni nie spotkacie. Jesteście w stanie to sami zrobić i nie przerośnie Was to technologią laboratoryjną czy jakimś procesem wielomiesięcznym. Znajdziecie tutaj przepis na sałatkę ziemniaczaną z czosnkiem niedźwiedzim. Jeszcze można dostać liście czosnku niedźwiedziego. Pamiętajcie, czosnek niedźwiedzi jest pod ochroną. Troszeczkę osobistych rzeczy tutaj dziewczyny wrzuciły, jakieś opowieści z dzieciństwa, co powoduje, że jak czytacie dany przepis albo przepisy z daną rośliną, która była pięknym wspomnieniem dla dziewczyn, to czujecie się częścią ich, tak? Poznajecie je. I nie ukrywam, że gdybym ich wcześniej nie znała, to po przeczytaniu tej książki i spróbowaniu kilku przepisów chciałabym udać się na ich warsztaty i poznać je osobiście. Bo naprawdę fajne mają te przygody i też fajne wspomnienia kulinarne. Pewnie też nie jedne przygodowe, ale to mówię. Nie wszystko musi Wam smakować. Mnie na przykład marynowane liście berberysu totalnie nie smakują, a tutaj znajdziecie ten przepis. Tak. Może dlatego, że nie wiem, jadłam go samego, tak? Czyli same te liście, a może by inaczej smakowały w daniu, ale tak jak z każdą książką kucharską, nie tylko książką dziewczyn, może być tak, że nie wszystkie przepisy Wam przypadną do gustu. Niektóre smaki może będą dla Was zbyt dużym szokiem, tak jak na moich warsztatach. Nie każdemu smakowały ostatnio pędy chmielu. Niektórzy uważają to za rarytas, niektórzy uważają, że no woleliby jednak zjeść coś innego. Co człowiek, to inne smaki. Inne przyzwyczajenia, inne ulubione smaki. O, może tak. Będzie też, w tych przepisach będą też pewne informacje prozdrowotne. Będą też takie ciekawostki, jak na przykład o przytuli czepnej, która ma naturalną kofeinę. Chyba to jest jedyna roślina, która w ogóle ma kofeinę u nas w Polsce oczywiście. Nie mówię tutaj o ziarnach kawy. Będą tutaj torty. Jak ja widzę takie zdjęcia, to po prostu je zjadła. Zdjęcia są bardzo apetyczne. Tak więc kochani, polecam książkę. Polecam odwiedzać ich stronę Midladies. Mają pracownię w Warszawie na Litewskiej 12. Organizują mnóstwo warsztatów, dosyć ciekawych, bo nie tylko jedzeniowych, ale i kosmetycznych. Współpracują też z dziewczynami, które wykonują na przykład, reanimują śmieci albo krzewią filozofię zero waste. Chociaż dziewczyny to samo, tak? Z resztek różne rzeczy robią. Zero waste kulinarny u nich widać i to jest piękne, bo zależy im na klimacie. Pracownia się nazywa 4x3 i mam nadzieję, że nazwy nie przekręciłam, bo mam tą tendencję, więc dziewczyny, sorry, jeżeli coś pomyliłam. Zachęcam do kupienia, zachęcam do odwiedzin dziewczyn i jeżeli chcecie o jakiejś książce usłyszeć albo interesuje Was coś,
o czym chcielibyście, żebym Wam opowiedziała albo ustosunkowała się do jakiejś książki, to napiszcie mi w komentarzach. Ja postaram się tą książkę zdobyć, jeżeli jeszcze jej nie mam, i ustosunkować się do niej. Do zobaczenia.